to już w zasadzie po raz dziewiąty. Dzisiaj tak liczyłem, tyle razy to już spotkaliśmy się nie tylko na tej scenie, ale w ogóle, jeżeli chodzi o nagrodę Uśmiechaczka, to pierwszy raz w zasadzie w 2007, ale bo liczę od 2007, czyli to jest dziewiąty rok, kiedy spotykamy się i wręczamy Nagrodę Uśmiechaczka, ale jeszcze było w 2002, to było zupełnie dawno temu i to była, ta Nagroda Uśmiechaczka była wręczona wtedy młodym wolontariuszom, ale tylko jeden rok, także nie liczymy tego roku, więc zgodnie z tym w 2007 roku, dzisiaj to jest dziewiąty raz, więc za rok spotkamy się, żeby wręczyć ją już aż dziesiąty raz, czyli będziemy mieć okrągłą rocznicę. Witam Państwa na wręczeniu nagród dla wolontariuszy, dla tych, którzy pracują na co dzień z drugim człowiekiem, którzy bezinteresownie wspierają drugiego człowieka w jego różnych sytuacjach życiowych, trudach, wtedy, kiedy sam nie domaga, wtedy, kiedy nie ma nikogo obok niego, wtedy są właśnie wolontariusze, ci ludzie, których już od 9 lat nagradzamy. Proszę Państwa, Uśmiechaczek 2015. Witam prezesów trzech organizacji pozarządowych. Witam prezesa Stowarzyszenia Nasz Rodziny, czyli panią Katarzynę Augustyniak. Witam prezesa Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie, panią Barbarę Kopczyńską. I witam prezesa Fundacji Spek Liberii, panią Małgorzatę Kolisko-Nagłę. Proszę Państwa, będzie dzisiaj czas, żebyśmy w tym dziewiątym roku mówili troszeczkę o naszych organizacjach, więc dlatego dzisiaj trochę mniej będzie mnie na początku, a zaproszę Państwa już teraz na występ, na recital pani Agnieszki Adamczewskiej, którą zapraszam na scenę, a akompaniować jej będzie pan Adam Rybak.